Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. I będzie już kolejna rozmowa i nasz kolejny gość. Widzę, że już powinniśmy mieć połączenie. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I my oczywiście wciąż przyglądamy się na wydarzenia za naszą wschodnią granicę, a teraz to będzie spojrzenie nieco dalsze, bo właśnie bliskowschodnie. Mamy taką informację, że Izrael nie zgodzi się, aby państwa bałtyckie przekazały Ukrainie izraelskie uzbrojenie. Chodzi dokładnie o Estonię, Łotwę i Litwę. No właśnie, jak w ogóle te wszystkie wydarzenia obserwowane są z perspektywy izraelskiej? No tak, kryzys rosyjsko-ukraiński jest bacznie obserwowany przez Izrael z wielu względów. Przede wszystkim chodzi o około 70 tysięcy Żydów ukraińskich, którzy mogą w najbliższym czasie zostać przetransportowani do Izraela. To jest z perspektywy izraelskiej bardzo ważne, ponieważ przypomnę, Izrael powstał jako państwo, w którym to Żydzi z całego świata mogą przyjechać, żeby się schronić, kiedy to na tym świecie jest bardzo źle. I pojawiają się takie komentarze, że te 70 tysięcy ludzi, którzy z Ukrainy, którzy przyjadą, no to będzie dość duże wzmocnienie ilościowy i jakościowy dla Izraela. W mediach bliskowschodnich rozpoczynają się takie rozkminki, gdzie ci ludzie mogliby trafić. No, mówi się oczywiście o osiedlach na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie tradycyjnie tak właściwie trafiają imigranci z dawnego ZSRR. No i też jeszcze też się mówi o tym, że być może tym razem trzeba by było skierować nowych uchodźców już bardziej na tereny Galilei czy też Negevu, czyli obszary północne lub południowego Izraela, tam gdzie jednak już po cichu, ale to arabski żywioł zdominował demograficznie te obszary Izraela. Natomiast tak, no, stanowisko Izraela w konflikcie rosyjsko-ukraińskim jest bardzo takie, to znaczy tak, jeżeli Izrael stoi, oczywiście jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych i wymagano by przynajmniej od Izraela w związku z tym jakieś postawy stricte antyrosyjskie, czy też jakiejś ułatwiającej stronie ukraińskiej o obronę, tak widzimy, że Izrael nie stara się zaogniać sytuacji z Rosją, to znaczy w pewien sposób są jakieś naciski ze strony ukraińskiej, żeby Tel Awiw się bardziej zaktywizował. Tutaj strona ukraińska przypomina, że kryzys, czy też wojna doprowadziłaby do kryzysu chociażby ze zbożem, czy też z metalurgią, która jest importowana do Izraela z Ukrainy. Natomiast tak, no tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że z perspektywy izraelskiej im dłużej ten konflikt będzie trwał, tym to jest pewnego rodzaju niedogodność, ponieważ media już zwracają uwagę, że chociaż uwaga świata jest skupiona teraz na wydarzeniach europejskich, to oczywiście sprawa zasadnicza jest kwestia z Iranem, to znaczy czy Iran nie będzie wykorzystywał zamieszania związanego z konfliktem na Ukrainie do realizacji swoich dalszych interesów, to przede wszystkim wiemy, że od ostatnich kilku tygodni dość mocno zaktywizowały się bojówki w Jemenie, które gnębią Emiraty Arabskie. Oczywiście jest w cieniu, pozostaje wznowione rozmowy nuklearne w Wiedniu. Izrael, chociaż oficjalnie tego nie przyznaje, to dał już wyraźny sygnał, że wolałby Iran, żeby był z układem atomowym, niż żeby tego układu atomowego nie było. No oczywiście wszystko jest w tle tutaj konflikt na Ukrainie. Tutaj, jak wspomniałaś, Izrael zapowiedział, czy też zablokował możliwość trafienia do Ukrainy rakiet Spike przeciwpancernych. To jest taka ciekawa analogia, to znaczy ja w pewien sposób sobie teraz przypominam, że
taki moment, w którym to Rosja wróciła na Bliski Wschód, to jest 2006 rok, kiedy to za pośrednictwem rosyjskich rakiet przeciwpancernych Hezbollah bardzo poszczerbił izraelską piechotę i izraelską czołgi. Teraz właśnie te spajki, takie jakby, które mogłyby to samo poczynić Rosjanom, zostały zatrzymane. No to jest pewnego rodzaju symboliczne. No realnie jest tak, że z perspektywy izraelskie, tak jak już mówiłem, stawianie się w kontrze wobec Rosji jest bardzo, ale to bardzo nierozsądne i widzimy, że Izrael tego za wszelką cenę chce uniknąć. No a też jeszcze tutaj media, szczególnie izraelskie, to tak nazwijmy to w sektorze żydowskim, tak, czyli nie izraelskim, tylko w sektorze żydowskim, zwracają też uwagę teraz na sytuację Żydów na Ukrainie, to znaczy oczywiście mówi się, że nawet i rząd izraelski 15 tysięcy ludzi będzie ewakuował w sposób bezpośredni w najbliższym czasie. Też pojawiają się głosy, że nie wszyscy Żydzi ukraińscy chcą wyjeżdżać i też widzą sens wyjazdu. Natomiast no, to jest coś, co w pewien sposób Izrael będzie się przeglądał z przyczyn dla siebie najbardziej priorytetowych. No i też tak przypomnę, że jeżeli chodzi o kwestię relacji pomiędzy Izraelem i Rosją, to najważniejsze z punktu widzenia Izraela jest to, że Rosja jest tak właśnie sąsiadem izraelskim, to znaczy to Rosja decyduje o wszystkim praktycznie. A jeśli chodzi o Syrię, to Rosja jest bardzo wpływowa, jeśli chodzi o Iran i o wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. Dlatego też Izrael tak właśnie nie będzie w celu dla europejskiej polityki tak właśnie narażał swoich kluczowych interesów. I tutaj, widzimy, że wydarzenia w Europie, tak właśnie Bliski Wschód chce wykorzystać dla własnych celów tymi celami akurat przede wszystkim jest wzmocnienie pozycji Rosji, co jest akurat zrozumiałe. No i akurat jeśli chodzi o kwestię konfliktu izraelsko-irańskiego czy też izraelsko-arabskiego, no pewne wydarzenia, jeśli chodzi o sprawy europejskie, nie mogą zakłócić tego, że to Moskwa jest takim miejscem, w którym to Izrael się skarży na różne problemy. I my na razie tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej, był gościem Kuriera w Samobud. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.